Dobry wieczór. Kłania się Janusz Tomczak. Zapraszam Państwa na webinar Skyward Community w dniu 16 marca 2023 roku. Temat technologia możliwości rozwoju inwestowania. Ja jestem speakerem Janusz Tomczak, grupa SWC Polska, team.pl. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić na temat transportu strunowego, dla którego pozyskujemy środki poprzez naszą pracę w takim systemie crowdfundingowym. Nasza firma Skyward Community jest firmą, która zajmuje się promocją i pozyskiwaniem środków i propagowaniem technologii transportu strunowego. Zaczynamy. Ja kilka słów o sobie. Rok 1990-2023, własna działalność gospodarcza. 2002-2007, studia z marketingu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, taki był kierunek. Inwestor czynny od 2016 roku. Od 2018-2019 szkolenie ambasadorów Skyward Community, które ukończyliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Emiracie Dubaj w maju 2019 roku. Brało w nim udział 8 partnerów jeszcze z Polski plus nasza dyrektor regionalna Natalia Fujtak. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o transporcie strunowym. To jest twórca tego transportu, nasz właściciel, założyciel grupy spółek UST, generalny projektant Junicki Strange Technologies INC, pan Anatolij Junicki, jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii i ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ 1998-2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Drodzy Państwo, technologia strunowa ma być przede wszystkim optymalna, efektywna i bezpieczna. UST to jest tutaj ta, widzicie Państwo, ta od angielskiego J, to jest nowy brand, którym się posługujemy od kilkunastu miesięcy. UST to są technologie transportowo-infrastrukturalne. Nasza filozofia to transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się na ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości i zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi. My jesteśmy przede wszystkim, drodzy Państwo, eko. Nasza grupa spółek posiada własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich m.in. jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie realizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami i klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska dzisiaj to przede wszystkim wieloletnia praca wynalazcy inżyniera Anatolija Junickiego, stanowiona integralnie zaawansowany technologicznie system transportu, składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strun, a także infrastruktury zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST. Realizuje je specjalne biuro projektowo-technologiczne wraz z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową.
Transport UST ma dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie na terenie Białorusi w miejscowości Marina Horka, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat zgodności wydany jest przez TÜV SV Standardization Certyfikacją, świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury technologii transportowej UST, w skład której wchodzą iPod, nawierzchnia torowa StringRAI, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. Budowa projektów komercyjnych. UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala na to realizacja projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Proszę Państwa, nasz transport składa się z transportu pasażerskiego i towarowego. Transport UST to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmiast. Pojazdy opracowane o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest przede wszystkim do miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również może być projektowany do nowo powstających metropolii. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportowych usytuowanych na ziemi i uzupełnionych siecią wieżowców. Transport towarowy to jest drugi nasz integralnie związany z naszą firmą produkt. Jest przeznaczony do transportu towarów na odległość nawet do 500 km. Ten transport towarowy. Systemy nasze towarowe dają takie szerokie możliwości, abyśmy mogli je wykorzystać, drodzy Państwo, w miejscach o trudnych, w trudnych warunkach klimatycznych, w odległościach i trudno dostępnych miejscach. Składają się na nią Unitrans U400, Unikont U409101, Unitrak U431 i Unitrak U471. W skład naszych pojazdów. Janek, webinar prowadzę, wyłącz się. W skład naszych pojazdów osobowych wchodzą, proszę Państwa, 7 rodzajów pojazdów osobowych. Mamy pasażerskich, od najmniejszego Univida U4651 do najszybszego pojazdu, jaki w tej chwili oferuje nasza firma, Uflash U4362. Natomiast pojazdy typu Unibus U4210 i U4220 mają możliwość jeszcze rozbudowy modułowej. Ja będę charakteryzował teraz po kilka zdań każdy z tych pojazdów. Drodzy Państwo, i zaczniemy od najmniejszego Univida. To jest taki lekki pojazd podwieszany jednoszynowy o małej pojemności. On jest przeznaczony przede wszystkim do taki parku rozrywki, jak również ma służyć nam jako taki własny samochód osobowy. Jego prędkość to jest 150 km na godzinę. Do 150. W tej konfiguracji pojedynczej może przewieźć dwóch pasażerów. Drodzy Państwo, i jego możliwości wtedy przewozowe są do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Ja zawsze podkreślam, że chodzi tutaj w momencie, kiedy wybudowana jest cała infrastruktura. Natomiast on ma jeszcze taką specyfikę, ten pojazd i wiele tych naszych pojazdów innych, że możemy dołączyć mu tak zwane sprężenie. I wtedy takich pojazdów możemy dodatkowo dołączyć 7. I jego wtedy zdolności przewozowe zwiększają się diametralnie, ponieważ wtedy możemy przewieźć tych pasażerów na godzinę w obie strony nawet do 3500. Kolejnym naszym pojazdem jest pojazd Unibike. Jest również jednoszynowy, lekki. On jest jeszcze dodatkowo wyposażony w taką jednostkę sportowo-rozrywkową. Taki rowerek treningowy.
Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność w tej konfiguracji pojedynczej jest dwóch pasażerów. Natomiast możemy ich przewieźć, tych pasażerów w tej konfiguracji, od 700 nawet do 1400 na godzinę w obie strony. A w momencie, kiedy mu dołożymy kolejne te nasze pojazdy, można ich również 7, no to drodzy Państwo, wtedy jego właściwości przewozowe wzrosnąć mogą do nawet 6300 pasażerów w obie strony na godzinę. To jest pojazd, który był wystawiany jako pierwszy na tak zwanych targach InnoTrans w Berlinie. To są takie targi branżowe dotyczące kolejnictwa, budownictwa, drogownictwa, i on tam w roku 2016 był wystawiony. Naprawdę zrobił furorę ten pojazd. Kolejnym pojazdem jest pojazd Unibus. Jest to pojazd, który może być używany jako pojedynczy pojazd, ale również jako samochód albo autobus traktowany. Albo jako pociąg, bo się będzie składał z kilku tych elementów. Wyposażony jest w klimatyzację, system audio, system informacji, wideo dla pasażerów, posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Ja miałem okazję tym pojazdem jeździć 3 razy, drodzy Państwo. W roku 2018, w roku 2017, 2018 i 2019, po różnych typach tych naszych strun, ja je później będę pokazywał. No i muszę powiedzieć, że robi naprawdę ogromne wrażenie. Jego pojemność pasażerska, w zależności od konfiguracji, jest od 10 nawet do 80 pasażerów w takim połączeniu. I gdy mamy tą najmniejszą ilość tych pasażerów, to możemy ich przewieźć do 2,5 tysiąca na godzinę, natomiast w obie strony, jak mamy już te konfiguracje większe, to nawet do 12 tysięcy. Natomiast on też ma możliwości dołączenia kolejnych tych pojazdów. Może być ich od 3 do 7 i wtedy jego właściwości przewozowe zwiększają się od 12,5 nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Bardzo ciekawy pojazd. On występuje również w pozycji takiej, widzicie tutaj Państwo, rozbudowanej, ale też występuje w pozycji takiej, tutaj mogę go odciąć. Widzicie? I wtedy, gdy on ma tą pojedynczą taką tutaj wersję, to wtedy on może tych pasażerów przewozić 6. Natomiast możliwości jego przewozowe są nawet do 1500 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast gdy będzie już rozbudowany, a można go rozbudować, o takie widzicie Państwo tutaj hybrydowe rozbudowanie, no to wtedy jego możliwości również wzrastają kilkukrotnie, bo takich hybrydowych tutaj rozwiązań może mieć nawet do 7. I jego właściwości teraz przewozowe mogą wzrosnąć nawet do 7000 pasażerów na godzinę. To jest taki też pojazd, ten Unicar, który ma być takim odpowiednikiem w tej chwili tych autobusów wielogabarytowych albo tych takich przegubowców, tramwajów, autobusów. To jest taki jego odpowiednik, ale na drugim poziomie. No i pojazd, którym ja jestem najbardziej zachwycony, drodzy Państwo, miałem go okazję widzieć na targach w Berlinie, jak również w Marina Horce, na naszym poligonie. To jest Uniflash. To jest pojazd, który, drodzy Państwo, przy wybudowanej infrastrukturze, jak będzie wybudowana ta eskapada, którą tu widzicie, bo on się porusza po eskapadzie, to może jechać z prędkością nawet do 600 km na godzinę. To jest coś niebywałego. On się charakteryzuje tym, że on ma bardzo takie fantastyczne te właściwości opływowe, a te jego kształty powodują to, że mamy wprost, nie uzyskaliśmy wprost niewiarygodny współczynnik oporu powietrza, bo na poziomie 0,0,06. Natomiast pojazdy takie już naprawdę topowe, jakieś tam bolidy wyścigowe, one uzyskały te współczynniki na poziomie 0,2. To widzicie Państwo, że to jest jeszcze przepaść do nas. Z czym to się wiąże? Ponieważ jesteśmy na drugim poziomie i te kształty jego są takie fantastyczne, to muszę Państwu powiedzieć, że u nas jest
tak zwany system przyziemia, zredukowany praktycznie do minimum, bo my go nie mamy i tego tarcia nie ma jak w normalnych pojazdach. Im większy opór powietrza, tym większe zużycie paliwa czy energii. Jego właściwości przewozowe to nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. No i pojazdy te towarowe. Ten tutaj Unitragon jest opracowany na bazie naszego tego miejskiego unibusu. Przeznaczony jest do transportu dużych, niebezpiecznych, płynnych towarów, nawet rozszczepialnych, łatwo psujących się i nieporęcznych. Ja chciałbym Państwu nadmienić, że każdy z tych pojazdów to jest oczywiście osobnym pojazdem, który oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze zawozi po prostu te towary na miejsce i nawet taką drogę może pokonać, jak nam tam kiedyś na jeden z ekofestiwalu mówił Pan Niński, że to może być nawet do 10 tysięcy kilometrów. Prędkość przelotowa do 150 km na godzinę, szokujące, i właściwości przewozowe nawet do 100 milionów ton. No i pojazd drugi, który jest następnym pojazdem fantastycznym. One wszystkie są fantastyczne, drodzy Państwo, ale jeden jest bliższy mojemu sercu, mogę tak powiedzieć, drugi troszeczkę mniej, ale każdy jest genialny. To jest pojazd, który powstał na specjalne zamówienie naszych arabskich partnerów, bo w tej chwili tam bardzo mocno jesteśmy zaangażowani na tym rynku. I drodzy Państwo, ten pojazd powoduje to, że można przewozić takie, widzicie, ładunki kontenerowe nawet z prędkością do 120 km na godzinę. To wyobraźcie sobie, co jest w tej chwili na naszych drogach. Ja ostatnio jechałem 2 tygodnie temu do mojego syna, który pracuje w Holandii. To jeszcze na tych drogach, drodzy Państwo, niemieckich autostradach, to jeszcze jakoś to w miarę płynnie idzie, ponieważ tam mają 3 pasy i ten ruch, ten towarowy odbywa się 1 pasem i koniec. Natomiast na naszych drogach mamy 2 pasy na naszych autostradach. Niestety oni wyprzedzają, hamują ten ruch i są największymi zawali drogami. Natomiast druga prawda jest taka, że tak jak niszczą drogi, autostrady, te pojazdy wielotonażowe, to ruch samochodowy to nawet, drodzy Państwo, można powiedzieć, 100-krotnie nie robi takich szkód, jak takie, jakie właśnie takie pojazdy kontenerowe, towarowe. A dodając do tego, że to jest na drugim poziomie i weźmy sobie jeszcze przykład tego, że to nasze pojazdy, te nasze w naszym transporcie strunowym mogą pracować 24 godziny na dobę, to wyobraźcie sobie, jaki Państwo, jaki to może być doskonały przepływ i to będzie bardzo tani transport, bo już są wyliczenia, że to będzie dosłownie kilka centów za tonaż. Dalej. Unitrans to jest system takiego taśmociągu towarowego. On jest przeznaczony do takich miejsc, gdzie są takie tereny górnicze, jakiś tam rozładunek, załadunek w terminalach portów. I on pozwala na niedrogą taką realizację transportu znacznych ilości materiałów sypkich. Jego prędkość taka przelotowa to jest 36 km, ale na właściwości przewozowe to nawet jest 100 milionów ton. Ja miałem okazję widzieć taki Unitrans, który był testowany w Marina Horce, drodzy Państwo, na terenie Białorusi. Kilka razy go widziałem. No i system morski, który jest genialnym rozwiązaniem, ponieważ w tym systemie mamy możliwość, proszę Państwa, dostarczania takich ładunków masowych, płynnych na odległość do 5 do 10 km od wybrzeża i do głębokości nawet 25 metrów. Także nie ma potrzeby budowania tych doków, portów i my możemy takie platformy wybudować i po prostu są obsługiwane przez nasz transport. W naszej zakładce dla partnerów możecie Państwo sobie tam wejść, tam jest wiele takich filmów instruktażowych, które bardzo dobrze wyjaśniają tą sytuację, ale to jest genialne, wprost genialne rozwiązanie. No i miasta linearne, jest to projekt, który jest kompatybilny, proszę Państwa, z naszym transportem strunowym, ponieważ te miasta linearne to jest coś na zasadzie takich
miast, państw, tak jak kiedyś były te greckie polis. I to są takie osiedla typu klasztorowego, harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Miasta linearne można budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych i w miejscach o trudnej rzeźbie terenu. My między innymi wykorzystując nasz transport strunowy, widzicie tutaj Państwo, z tymi miastami linearnymi weszliśmy na rynek światowy, ponieważ pan Junicki w roku 1998 i 2002, tak jak mówiłem wcześniej, otrzymał dwa granty z ONZ właśnie na propagowanie i tej technologii tych miast linearnych. A my między innymi na rynku arabskim żeśmy się znaleźli tam dlatego, że daliśmy im taką informację, że możemy im zazielenić pustynię. Bo drodzy Państwo, jeden z naszych działów projektowych, a jest ponad 50 w firmie, zajmuje się realizacją produkcji humusu, czyli takiej ziemi rodzajnej. To jest podstawa naszego transportu, niezależnie od konfiguracji i do czy to będzie konstrukcja półsztywna, sztywna czy lekka, zawsze będzie wyglądała w takiej konfiguracji: zamknięty korpus stalowy, wewnątrz pręty stalowe naciągnięte, zespawane, naprężone i zabetonowane w specjalnej otulinie betonowej, której za zadaniem jest wypełnienie tych przestrzeni, zmniejszenie hałasu, jak również wzmocnienie tej konstrukcji, bo te nasze struny mają pracować w granicach 100 lat i one mogą pracować w bardzo ekstremalnych warunkach. Od minus 100 stopni Celsjusza, tutaj chyba tak, do plus 100 stopni Celsjusza. No widzicie Państwo, to są naprawdę skrajne temperatury na plus i na minus, ale w takich warunkach możemy pracować, ponieważ te nasze struny są przeznaczone na wiele, wiele lat eksploatacji. I tu mamy rodzaje tych strun, tak jak mówiłem Państwu. Kratownica albo sztywna. Tu pierwowzorem są takie konstrukcje kratownicy. Na przykład możemy tutaj wziąć sobie na przykład wieżę Eiffla. Ona się tym charakteryzuje, że ta konstrukcja sztywna to powoduje to, że można tutaj prowadzić transport, drodzy Państwo, na górnym, jak i na dolnym poziomie jednocześnie. Po niej będą przede wszystkim jeździć pojazdy towarowe i te z prędkością ponad 500 km na godzinę. Konstrukcja półsztywna, widzicie Państwo, klasyczna. Jest tutaj sposób pokazania, jak można to wykorzystać. Nawet przy budowie takich mostów strunowych, to też jest most strunowy, tylko jego konstrukcja zawiera tutaj tysiące ton stali, betonu, asfaltu. Natomiast my, drodzy Państwo, w takiej konfiguracji możemy przewieźć, jak mówiłem wcześniej, nawet przy tej infrastrukturze takiej wybudowanej, nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. No i konstrukcja lekka, ta elastyczna, to jest do tych pojazdów lżejszych. Oczywiście one są wszystkie ze sobą kompatybilne, drodzy Państwo. Czyli mogą się poruszać po nich różne rodzaje pojazdów. No i mamy taki system automat Piper Mover, standard community. Chodzi o to, że drodzy Państwo, w zależności od natężenia ruchu, my możemy to sterować automatycznie albo ręcznie. Za pomocą tego, że weźmy sobie taki przykład, mamy na godziny poranne, takie szczytowe, gdzie młodzież jedzie do szkoły, dzieci, starsi do pracy. No i wtedy ten ruch jest taki bardziej potrzebny, zintegrowany, możemy to sterować. Natomiast w godzinach tych przedpołudniowych czy wczesnopopołudniowych ten ruch może być mniejszy. Ale o co to chodzi? Że odległość między naszymi pojazdami nie może być wtedy mniejsza jak 50 metrów lub 2 sekundy. I to powoduje, że te nasze pojazdy są wtedy bardzo bezpieczne. Budowa układu napędowego, to drodzy Państwo, widzicie tutaj na załączonym slajdzie. Ja powiem tylko o systemie tym wykolejenia. To jest system, który jest opatentowany, certyfikowany. Możemy być tutaj spokojni.
że tutaj takie elementy wystąpią. Nie wystąpią, jesteśmy na drugim poziomie, jesteśmy bezpieczni. Mamy to wszystko certyfikowane od roku. Marzec jest w tej chwili, w marcu ubiegłego roku, czyli otrzymaliśmy certyfikaty ISO i te wszystkie bezpieczeństwa. Drugą sprawą koło i silnik, który jest jednocześnie elementem napędowym i hamującym, to jest też ważna informacja dla Państwa. No i nasze akumulatory, nasz transport porusza się za pomocą energii elektrycznej, którą uzyskujemy z odnawialnych źródeł energii, czyli wiatru, wody, słońca, ze spalania śmieci. Tym się też również zajmują nasze działy projektowe. I tu taka ciekawostka dla Państwa. W tych najnowszych, najlepszych w tej chwili produkowanych samochodach elektrycznych pojemność i żywotność akumulatora jest na poziomie 1000 cykli, czyli naładowań, rozładowań. A naszym inżynierom w ubiegłym roku, w kwietniu, udało się uzyskać z panem Junickim cykl 5000 rozładowań i naładowań, ale tutaj bardzo ważna informacja do naszych inwestorów. Nie będzie ta technologia sprzedana do producentów samochodów elektrycznych. No i systemy inteligentnego sterowania, drodzy Państwo, to już jest wyższa szkoła jazdy, jak to mówią, oparta o sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, zbiór danych big data i blockchain. I w skład tego wchodzi inteligentny system sterowania takim ruchem, pokładowy system sterowania i system bezpieczeństwa i komunikacji. Mamy również taki system bezpieczeństwa oparty o taki technogenny charakter na zasadzie wykorzystania tradycyjnych środków transportowych. I ten, drodzy Państwo, ten zwykły transport, taki drogowy, no to ma bardzo duży wpływ na środowisko naturalne, ponieważ tam wychodzi zakłócenie dróg powierzchniowych, gruntowych, siedliska naturalne ptaków, migracyjne ptaków i zwierząt są zakłócane. Wiele hektarów ziemi jest wycofane z użytku gospodarczego. Do tego dochodzi jeszcze hałas i wibracje i emisje elektromagnetyczne, dodając do tego jeszcze wszystkiego na deser, zanieczyszczenie powietrza i hydrosfery, które jest przyczyną zachorowalności dużych ilości ludności. I my, drodzy Państwo, na tle tego transportu tradycyjnego wypadamy wprost genialnie, bo jesteśmy przez taką normę międzynarodową ISO 2394, która to określa ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd., określeni jako najbezpieczniejszy system transportowy, a w skład tego wchodzi wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Podam to taki przykład. Kilka lat temu na terenie naszego parku w Białorusi, Marina Horce, miała takie sytuacje, takie zdarzenie, że podczas testowania naszych pojazdów na drodze jazdy tego naszego unibusa, bodajże tam było, przejechał taki pojazd typu koparka, taki jakiś lekki pojazd, taki do takich prac budowlanych. My, drodzy Państwo, w Marina Horce mamy troszeczkę na niższym poziomie robioną tą konstrukcję, nie tam wywyższana na tych ekstremalnych wysokościach, ponieważ żeby to było łatwe do testowania. No i nastąpiła taka sytuacja, że ten pojazd się zderzył z tym pojazdem budowlanym. I chcę Państwu powiedzieć, że pomimo tych szkód, to zaledwie 2 czy 3 dni ten pojazd wrócił z powrotem na tory i był testowany, bo to wszystko jest robione najnowszą taką technologię. Też wyprodukowane te materiały są w technologii próżniowej i one są naprawdę odporne na te ataki, na ten wandalizm, ataki terrorystyczne. Z tego co mam wiedzę, że wybuch nawet granatu ręcznego nie robi jakiejś tam wielkiej szkody przy takim pojeździe. Wkoło tego pojazdu, oczywiście nie w środku, tak? Dalej. Usytuowanie tej konstrukcji torowej na ziemi zwiększa bezpieczeństwo ruchu o ponad 100 razy. Umieszczenie technologii transportu i infrastruktury nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi i dzikimi, jak również system zapobiegania wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. To, co Państwu mówiłem przed chwilą.
No i teraz według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Mamy tutaj na myśli transport kolejowy, kolej jednoszynową, drogowy, magnetyczną. Ja bym do tego dołożył jeszcze transport morski, drodzy Państwo, i transport lotniczy, bo tutaj uważam też, że jesteśmy dużą konkurencją, bo jeżeli nasze pojazdy nad ziemią będą jechały z prędkością 500 km na godzinę, to jesteśmy już konkurencją nawet do transportu lotniczego. Teraz kilka danych takich statystycznych, koszty eksploatacji. Widzicie Państwo, co nasz pojazd UST. Koszt wybudowania trasy w zależności od konfiguracji kształtuje się od 7 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący. Ekstremalnie metro nawet do 150 milionów za kilometr bieżący. Natomiast ważna jest jeszcze stopa zwrotu. Otóż przy wybudowanej infrastrukturze nasza stopa zwrotu naszych tras może wynieść zaledwie 7-8 lat, a takie metro ekstremalnie nawet 40. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, jesteśmy tutaj liderem, ponieważ my nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi, drodzy Państwo. Wykorzystujemy do napędu naszych pojazdów energię z odnawialnych źródeł energii, czyli wody, słońca, wiatru, spalania śmieci i tym podobne. Dalej, jeżeli chodzi o wypadkowość, widzicie Państwo, tu mamy najniższy współczynnik, my jesteśmy na drugim poziomie i to, co wymieniałem przed chwilą, te wszystkie nasze zalety. A skrajnie widzicie Państwo, to tutaj jest transport samochodowy, no to już jest naprawdę bardzo duża różnica między nami i przepaść. Natomiast my możemy jedynie porównywać się do metra, bo metro jest pod ziemią, a my jesteśmy na drugim poziomie. No i tyle w skrócie o transporcie. Teraz kilka takich informacji, gdzie my jesteśmy, co my w tej chwili zajmujemy, jakie mamy kierunki. To jest nasz poligon z Marina Horki. To się dzieje na Miał to ma miejsce na Białorusi. Ten teren to około 40 paru hektarów. Otrzymaliśmy go w prezencie od pana ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki. To był kiedyś teren po poligonie takich transportów opancerzonych. Ponad pół roku żeśmy robili tam rekultywację i w każdym roku dokładamy jakąś tam trasę. Tu macie ich pięć, w tej chwili są jeszcze dwie. Niestety, ze względu na pandemię i obecną sytuację geopolityczną, nie mamy możliwości tam przyjazdu. Były tam również organizowane kilka lat ekofestiwale. To jest takie święto, gdzie zjeżdżali się inwestorzy, fascynaci, delegacje na szczeblu krajowym, lokalnym, którzy oglądali tą naszą technologię, drodzy Państwo, i propagowali ją na cały świat. Natomiast tutaj widzicie na tych slajdach zdjęcia z natury. To jest właśnie ten Univi, ten MAU 4651. Ten pojazd dwuosobowy, lekki, ja go miałem okazję widzieć w roku 2019 w Marina Horce. Dalej macie tutaj ten taśmociąg, drodzy Państwo, i naszego Unitraka U431. To są te pojazdy, żebyście widzieli, do przewozu materiałów sypkich i tych niebezpiecznych, rozszczepialnych, płynnych, łatwo psujących się. Natomiast tu jest pokazana bardzo ładnie filozofia naszej firmy, bo na dole jest właśnie roślinność, drzewy, krzewa, i to ma być wrócić do ludności, do obrotu gospodarczego albo przyrodniczego, a nie betonować, asfaltować tych dróg. No i sposób wykorzystania stacji dokującej. Widzicie tu Państwo nasz przystanek. Na niej doprowadzona jest ta nasza eskapada. Dolny poziom Unibus 4210, u góry Uflaż 362, czyli dwa poziomy można wykorzystać do przewozu po tej eskapadzie. Natomiast w tych budynkach, które w przyszłości będą służyły jako przystanki albo stacje dokujące, można na poziomie parteru, tak, czy tam pierwszym poziomie, wykorzystać do takiej działalności komercyjnej, jakieś tam sklepy, usługi. Natomiast na wyższym mamy tutaj dla załadunku i wyładunku pasażerów. Na górnym poziomie jest taki taras nawet widokowy. W Marina Horce jest to tak zorganizowane, że na tym poziomie tutaj
jest Muzeum Techniki i w nim pokazana cała praca, jaką pan Junicki zrobił od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. I nasza przyszłość, tu gdzie mamy naprawdę ogromne przełożenie i wielkie prace prowadzimy, Centrum Innowacyjne w Szardży. Jest to taki teren, na którym my pod auspicjami Uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych tworzone jest takie centrum, w którym będą pokazywane i testowane najnowsze technologie z dziedziny właśnie transportu, komunikacji, budownictwa, inżynierii. Inżynierii takiej, drodzy Państwo, hodowli roślin, etc. To wszystko w tym jednym centrum. To ma być taka odpowiednik takiej krzemowej doliny, który jest w Stanach Zjednoczonych. I my tam między innymi z naszym transportem i naszym ekodomem, który tutaj widzicie Państwo, którym jest takim załącznikiem do tych naszych budowy domów tych linearnych, tych miast linearnych. I to jest między innymi taki jeden z elementów. Mamy tam już wybudowane kilka tras, które również mamy certyfikowane. I tyle w skrócie o transporcie strunowym. Ja przejdę teraz do lekkiego podsumowania. Jeżeli weźmiemy ten transport innowacyjny, drodzy Państwo, no nie ma drugiego takiego, nie możemy go porównać do żadnych kolejek linowych, etc., ponieważ nasz transport, to każdy pojazd jest niezależnym pojazdem transportowym. Jakbyśmy go chcieli na przykład porównać do kolejek linowych, to już na dzień dobry, drodzy Państwo, się różni tym, że kolejki linowe nie mają zasilania własnego, tylko mają zasilanie zewnętrzne. Nadziemne, od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe do 120 km na godzinę, a pojazdy pasażerskie nawet od 150 do 600 km na godzinę. Bezpieczny, na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w eksploatacji, tani w budowie, łatwo integralny do nowych już istniejących metropolii, jak również do wkomponowania w nowe budownictwo i przyjazny środowisku. Nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, wykorzystujemy energię z odnawialnych źródeł energii do zasilania naszych pojazdów. Także reasumując, drodzy Państwo, transport strunowy to przyszłość i jeżeli macie możliwości i chcecie propagować nasz biznes, a jak również tą technologię i zostać jego pełnoprawnym uczestnikiem, to do naszej firmy możecie się zapisać za darmo. Tu nie ma żadnej potrzeby. Natomiast jeżeli chcecie zostać takim stuprocentowym partnerem, to zapraszamy do poczynienia pewnej inwestycji, która spowoduje to, że zostaniecie już współwłaścicielem technologii transportu strunowego. Nasza technologia swoją historię zaczyna od roku 1978, więc ma już ponad 40 lat. Natomiast przechodziła różne fazy, różne drogi, natomiast w tej odsłonie, co my tu w tej chwili jesteśmy, zaczęło to się w roku 2015. Mamy rok 2023, czyli mamy implementację, składa się z takich 15 etapów. My jesteśmy w etapie 14, trzecim podetapie. I etap 15 to jest etap finalny, gdzie wychodzimy z naszą technologią na rynki zewnętrzne, sprzedajemy ją opatentowane i jesteśmy, drodzy Państwo, już na giełdzie papierów wartościowych, jak również mamy wybudowaną przynajmniej jedną trasę komercyjną i odebraną dywidendę do swoich udziałowców. Mamy kilka możliwości inwestowania. Zarówno mamy takie możliwości na raty, jak i za gotówkę. Natomiast muszę to zwrócić Państwu uwagę na jeden aspekt, tak zwane dyskonto. Widzicie, tu jest 27, tu jest na przykład 41, tak? Tu gdzieś tam będzie powiedzmy 28, 26. O co to chodzi? Jest to ilość centów, jakie my kładziemy na dolara przyszłych naszych inwestycji. My mamy zapisane w memorandum taki jest zapis w firmie, że nasze udziały po wejściu na giełdy zewnętrzne będą się równały minimum dolar. To jest takie minimum, drodzy Państwo, które będzie wartość naszego udziału, ale proszę sobie zauważyć, że 1 dolar to jest zaledwie tam 4,30 zł. To są naprawdę tam, do tej technologii, którą my w tej chwili oferujemy do świata, to są
To nawet nie ma o czym tu dyskutować, to są po prostu groszowe sprawy. No ale załóżmy, że mamy ten 1 dolar. I teraz weźcie sobie Państwo taki, widzicie, pakiet Inotrans, on był zrobiony między innymi właśnie na te targi Inotrans w Berlinie od roku 2016. I tu jest taki pakiet dla partnerów, inwestorów, którzy w danym etapie i pod etapie inwestują po 1000 dolarów i z każdą inwestycją wzrasta ich wartość udziału. Widzicie tu ich 27, tu 37, tu 37. Summarum to jest około 100 tysięcy. I teraz sobie zobaczcie Państwo. 27 tysięcy udziałów za 1000 dolarów, tak? Mamy dyskonto 27. No razy 1 dolar to sobie możecie przeliczyć, że to jest 27 tysięcy dolarów. I tak kolejno każdy z tych pakietów. Natomiast pakiety maluszek i student charakteryzują się tym, że w pakietu maluszek jest to dla dzieci do lat 18, ponieważ nie mają oni jeszcze tych właściwości prawnych, to my taki pakiet kupujemy na siebie i wtedy, drodzy Państwo, w momencie, kiedy ten dzieciak uzyska pełnoletniość i zrobi tą całą procedurę dokumentów, ten pakiet przechodzi na niego. To jest pakiet, którym interesują się rodzice, dziadkowie, opiekunowie. Bardzo dobry, bo tu buduje na przykład, drodzy Państwo, przyszłość. Studentom buduje możliwość studiowania za własne pieniądze albo budowania sobie lepszej przyszłości w następnych latach. Proszę Państwa, na temat najwyższych pakietów, chciałem tu powiedzieć kilka słów. W naszej firmie w tej chwili największe dyskonto to jest 50. Jest ono w tej chwili oferowane dla pakietów premium 150 tysięcy. To jest pakiet za gotówkę. I wtedy mamy tych udziałów 7,5 miliona. Tylko proszę Państwa, zobaczcie, to jest pakiet za 150 tysięcy dolarów. Tych pakietów wysokich mamy również kilka, od 25 nawet do 150 tysięcy, to są gotówkowe i w zależności od zaangażowania finansowego również mamy takie dyskonty. Dalej, mamy też pakiety na raty, takie większe, od 5 tysięcy do nawet 50 tysięcy. One się charakteryzują nieco niższym tym dyskontem, ale wtedy możecie sobie Państwo spokojnie na 10 rat tak, na 5 takich rat, takie pakiety wybrać i pomału budować swój portfel akcji. Natomiast najbardziej popularne to są te pakiety start od 250 dolarów do 2000, pakiet biznes. Ja mam taką filozofię, że przekazuję, że jeżeli Państwo możecie kupić albo zainwestować, to kupcie sobie duży i mały, bez wchodzenia w szczegóły, czy mały będzie za 250, czy za 1000. Dwa takie pakiety i teraz weźmy przykład takiego pakietu, powiedzmy za 250 dolarów i pakietu biznes za 2000. To jest inwestycja na poziomie 2250. Będziecie Państwo mieli tych udziałów około tam 60 tysięcy i wtedy mamy trzy możliwości w przyszłości zarobienia pieniędzy, ponieważ tak, zyskamy na wartości to raz, więc będzie sprzedaż nawet za tego 1 dolara, to sobie wyobraźcie Państwo, sprzedaliśmy ten pakiet mały, uzyskaliśmy 4750 dolarów, tak? Czyli pokryliśmy swoją inwestycję, bo która nas kosztowała 2250, płacimy od niego podatek, zostaje nam jeszcze ponad, powiedzmy tam około 2000 dolarów na własne wydatki, czy to będzie na dalszą reinwestycję. To możemy zrobić. Natomiast ten większy pakiet zostawiamy sobie na wartość, która będzie rosła z każdym rokiem, z każdym miesiącem, jak również na możliwość odebrania dywidendy, bo dla naszych udziałowców, inwestorów jest przewidywana dywidenda. Nasze te pakiety są dziedziczne, tu nic nie ginie, to nie ZUS polski, drodzy Państwo. I możemy takie dywidendy odbierać raz w roku, oczywiście, jeżeli firma wypracuje zysk netto. Dalej, dla partnerów, którzy mają czas i pieniądze, albo mają czas i są zaangażowani, mamy jeszcze możliwość współpracy na zasadzie takiej jak polecenie.
Czyli mamy kontakty, szukamy inwestorów, promujemy tą naszą technologię. I tutaj z naszego linku, jak się ktoś zarejestruje, drodzy Państwo, to otrzymujemy 15% tak zwanej prowizji od jego zakupu. I te kwoty wchodzą na tak zwane konto bonusowe. I tam ono ma tam nieco wyższe to dyskonto też, jak takie normalne ceny tych pakietów. I drodzy Państwo, wtedy możemy sobie pełnoprawnie zakupić taki pakiet z konta bonusowego. On jest tak samo równoważny, jakbyśmy płacili gotówką czy tam przelewem. I zostajemy już stuprocentowym partnerem. Jest to opcja dla partnerów, którzy chcą zwiększyć swój portfel akcji albo mają kontakty i chcą po prostu poprzez kontakty, nie wkładając własnego kwoty finansowej, uzyskać możliwość zarobienia i dalszego później inwestowania w firmę. Moje konto akcyjne jest takie konto, które jest dla partnerów, którzy nie chcą na gotówkę kupować, tam na raty, mają jednorazowy zakup. I to jest bardzo ważne, bo drodzy Państwo, my mamy tak zwaną 20% udziału w każdej inwestycji firma będzie miała. I w te 20% będzie między innymi przeznaczone na rozwój firmy, na szkolenie naszych tam inżynierów, fachowców, jak również na wypłatę dywidendy. I teraz wszyscy partnerzy, którzy się zapiszą do firmy w tym rozdaniu 1,15 teraz, to będą mieli możliwość później inwestowania w późniejszych latach, jak będą robione projekty komercyjne, tak zwane celowe, które będą bardzo szybko budowane i bardzo szybka stopa zwrotu będzie. A to będą projekty przede wszystkim przekazane do dużych inwestorów, do funduszy inwestycyjnych, banków, etc. I my będziemy mogli też w tym uczestniczyć. No tyle, drodzy Państwo, z podsumowania i oczywiście możliwości zainwestowania. Jeżeli macie pytania, sobie przygotujcie. Natomiast teraz przejdziemy do wiadomości. Wiadomości zawsze są sprawdzone, autoryzowane przez firmę. I tu mamy pierwszą z nich: wizyta kierownicy wyższego szczebla Ailon Higuaín z Centrum USKY. W listopadzie ubiegłego roku RS Ilan, specjalista do spraw logistyki w Korektek Technologies, odwiedził Centrum Testowania i Certyfikacji USKY. On się chciał osobiście zapoznać z tym, co tam się dzieje w tym naszym centrum i przygotował taką wizytę dla swoich przyszłych kolegów. I 4 miesiące później Ilan wrócił z kierownictwem wyższego szczebla Ailon Higuaín, w skład którego weszli starszy wiceprezes do projektów inicjatywnych Uzi Lewin i starszy wiceprezes do spraw technologii Oren Calfon, Ailon Higuaín. To jest taka korporacja państwowa, która zajmuje się taką przestrzenią miejską, utrzymywaniem, zarządzaniem infrastrukturą transportową. No i oczywiście nasz zespół przyjął tych szanownych gości. Zorganizował im wycieczkę po naszym centrum. Zademonstrowano tam Państwu zaawansowane pojazdy elektryczne, szybki ten UFLASH, na którym widzicie, są tutaj na zdjęciu. Dalej, odwiedzili również takie miejsce, w którym była pokazana nasza możliwość wykorzystania miasta linearnego, to jest ten model, to jest taki zbudowany model miasteczka tam właśnie w naszym biurowcu, w tym budynku naszym w Szardży. No i oprócz tego mieli jeszcze okazję przekonania się właśnie, jak wykorzystywane są te nasze struny. Widzicie Państwo, to wszystko, ta cała grupa tutaj była oprowadzona. Wzbudziło to ogromne zainteresowanie, ponieważ ta firma Ailon Higuaín, ona w zasadzie ma podobne kierunki pracy jak nasze, więc one były bardzo zbieżne. Spotkanie uznali za owocne i oczywiście wyrazili ogromne zainteresowanie na dalszą współpracą i praktycznym zastosowaniem UCAS Transport w infrastrukturze w Izraelu, bo to byli goście z Izraela. A teraz, drodzy Państwo, prawdziwa sensacja. Otóż nasza firma
Junicki Group, do której należy USKY Transport, przygotowała kilka opcji praktycznego zastosowania USKY Transport Infrastrukturę w Szardzie dla najlepszego rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. Zobaczcie Państwo, co się wydaje. To jest między innymi pierwszy projekt, gdzie widzicie tutaj możliwość jego wykorzystania. To jest linia obwodnicy trasy Ajlada, lotnisko, meczet w Szardzie i uniwersytet o łącznej długości 38 km. Ona będzie miała 11 przystanków i będzie obsługiwana przez 122 ubusy o pojemności 16 pasażerów każdy. Średnia prędkość tych ubusów to będzie około 88 km na godzinę. I żeby przejechać ten transport, gdzie widzicie tutaj te przystanki, drodzy Państwo, zajmie to im zaledwie 30 minut i ma taką możliwość przewiezienia nawet 10 tysięcy pasażerów. No, trasa ta może w przyszłości poprawić integrację społeczną, zwiększając dostępność transportu dla mieszkańców, zwłaszcza dla tych, którzy nie posiadają prywatnych samochodów. I pomoże to również zmniejszyć nierówności i poprawić samopoczucie mieszkańców miasta. Gratulujemy. Drugi projekt. To jest droga o długości 45 km. Widzicie tu Sarajach, tak? I Sarajach Safari. O łącznej długości 45 km. Ona łączy Ajladę i Safari Park. To jest tam, co my mamy w tej chwili testowaną tą naszą technologię. W Szardzie przez lotnisko i Al Ramayyah. Po wybudowaniu kolejnych 9 km trasy mieszkańcy i goście miasta będą mieli możliwość dostać się na brzeg morza. Trasę tę będą obsługiwać 43 autobusy elektryczne UBUS o średniej prędkości 122 km na godzinę. I przejechanie tego odcinka zajmie zaledwie 20 minut. Jakie to są korzyści? Korzyści są przede wszystkim dla środowiska, to jest redukcja śladu węglowego poprzez wygodny i szybki transport publiczny. W rezultacie w Szardzie dojdzie do poprawy jakości powietrza, ograniczania emisji szkodliwych spalin i związane z tym ruchem drogowym. Poprawi to integrację społeczną, pomoże zmniejszyć nierówności poprzez zapewnienie wygodnego i niedrogiego transportu miejskiego. Mamy kolejny projekt, projekt trzeci. I to jest najdłuższy i najtrudniejszy, ponieważ biegnie on przez góry i łączy dwa morskie wybrzeża Szardzie. Biegnie między Tial City i Kalbą, zatrzymuje się w Al Jaidzie, Safari Parku w Szardzie i Sifuni. Łączna długość trasy to 106 km, będzie obsługiwana przez 103 ubusy o średniej prędkości 140 km na godzinę. Podróż z jednego wybrzeża na drugie może zająć zaledwie 45 minut. Trasa USKY zwiększy ruch turystyczny w Szardzie na obu wybrzeżach, zapewniając odwiedzającym wygodny, ekonomiczny, niezawodny środek transportu. Przyciągnie to do miasta więcej turystów, a także przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki i powstania nowych miejsc pracy. Fantastyczne rozwiązanie. No i drodzy Państwo, kolejny projekt. Trasa numer 4. Będzie to trasa towarowo-pasażerska, rozpoczynająca się w porcie Al-Hamariya, czyli tutaj, tak, i będzie przebiegała przez wolną strefę Himalaya, czyli taką strefę ekonomiczną, Emirates Industrial City i Sarajach Inland Container Depot. Trasę o długości 45 km będzie obsługiwało 89 ubusów. Oraz wymagana liczba utraków. Jeden utrak o ładowności 5 ton jest w stanie przewieźć na tej trasie 170 ton ładunku dziennie w dwóch kierunkach. Szardża jest ważnym ośrodkiem handlowym w regionie, więc nowy system transportowy ułatwi transport towarów po mieście do innych regionów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Efektem tego będzie wzrost aktywności handlowej i gospodarczej miasta. Wprowadzenie systemu transportu towarowego USKY doprowadzi do zmniejszenia liczby samochodów ciężarowych na drogach, co zmniejszy ryzyko wypadków dla wszystkich użytkowników dróg i zwiększy
bezpieczeństwu. Specjaliści Unicki Group będą nadal opracowywać projekty możliwych tras zarówno dla Szarży, jak i dla całego regionu, mając na celu większy wkład w jego dobrobyt i rozwój. No, fantastyczne wiadomości, widzicie Państwo, nasi inżynierowie pracują dzień i noc w pocie czoła. Wszystko to pod oczywiście okiem naszego głównego inżyniera i wynalazcy pana Anatolia Junickiego. Firma się rozrasta, drodzy Państwo, projekty mamy z rozmachem, także przyszłość jest świetlana. No i cóż, tyle w temacie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, proszę zadawać. Ja jestem jeszcze chwilę tutaj do Waszej dyspozycji. Jeżeli nie, to zapraszam teraz na prawdopodobnie ostatni webinar Mariusza Duczmańskiego, który się odbędzie 21 marca. Będzie tam temat duplikacji. Ja natomiast, drodzy Państwo, po ostatnich wydarzeniach, jakie się w firmie naszej stały, macie już tutaj Skyward Community, zostały poczynione pewne zmiany w firmie i okazało się, że w tej chwili będziemy mieli dwa webinary w miesiącu. Będę prowadził je tylko ja, czyli będę starał się mówić wtedy o technologii, ale też postaram się połączyć to z elementem duplikacji. Jeszcze się zastanowię, jak to zrobić. I będą one dwa, więc będą już w większym odstępie czasowym. I wtedy zapraszam Państwa, no bo takie są w tej chwili decyzje. Mam je prowadzić ja jako Janusz Tomczak, natomiast Mariusz Duczmański został od webinarów na razie odsunięty. Przyczyn nie znamy. Ja dziękuję Mariuszowi za obecną pracę. Włożył ogromny wkład w firmę, jest również ambasadorem, skończył te szkolenia. Ma ogromną wiedzę, więc korzystajcie Państwo, bo on też ma swoje linki, te portale na Escape i na naszej platformie Geoformi, gdzie tam jest dużo wiadomości. Ja jeszcze raz dziękuję za współpracę Mariuszowi w imieniu własnym i całej naszej grupy SWC Polska Team.pl. Zapraszam Państwa na następne webinary, które będę prowadził i do zobaczenia za 2-3 tygodnie. Wszystko będzie podane w czasie na naszych w sieciach i na naszych informacjach korporacyjnych. Dziękuję, do zobaczenia w miesiącu kwietniu, drodzy Państwo.